abstrakcie, trudno się mówi. Tak więc chciałbym zaprosić tutaj, przedstawić pana, żeby wróć, Macieja Nabożnego, który opowie nam o zarządzaniu pamięcią w systemie Linux. Tak więc zapraszam i oddaję tutaj mikrofon. Dziękuję. Tak, dzisiaj się właśnie wykład będzie na temat zarządzania pamięcią w Linuxie i na temat tego, jak to wygląda, gdy przykładowo na przykład na przecież coś takiego w waszym kodzie int API. To, że jakaś pamięć zostanie przedzielona, to chyba wiadomo. Ile jej zostanie przedzielone, to no, czasami nie wiadomo. Natomiast jak to wygląda, jak to jest uporządkowane i co się z tym później dzieje, jak to jest zarządzane przez system. Zacznijmy od tego, jak wygląda pamięć w takim najprostszym programie w Linuxie. Jeżeli patrzycie na pamięć, to na ogół jest taki, no, można przedstawić w formie paska, w formie takiego długiego paska, który jest podzielony na pojedyncze komórki pamięci, bajty. Na początku tego paska można zawrzeć dane programu, czyli to, co macie w pliku binarnym, mniej więcej 1:1, skopiowane do RAM. To jest taki jeden ciągły blok dla systemu operacyjnego, w którym coś jest. Ten blok na ogół przez całe życie programu się nie zmienia. Kolejnym takim bloczkiem danych w pamięci RAM są zmienne obiekty, różne stringi, tablice, które zostały zadeklarowane podczas kompilacji programu. Czyli tak ze slajdu tytułowego, na przykład napiszecie int out, to właśnie wpada do tego bloku pamięci RAM. I ten blok, ponieważ ten pierwszy też przez całe życie programu nie zmienia się, ani się nie powinien rozszerzać, ani zmniejszać. Dlatego właśnie podczas kompilacji wymagane jest przynajmniej w C++, żeby wszystkie tablice miały stały rozmiar. One właśnie lądują tutaj w tym miejscu i to nie może zmienić później swojego rozmiaru. Kolejnym takim blokiem, obszarem pamięci są dane alokowane przez za pomocą funkcji new i malloc. Te dane, jak wiadomo, można już podczas życia programu sobie zaalokować albo zwolnić, można, ten bloczek może się rozszerzać, tak samo kurczyć. Natomiast nie rozszerza i nie kurczy się on zawsze, gdy coś alokujecie. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli byłeś na przykład po raz pierwszy podczas waszego działania, waszego programu malloca, to on nie zaalokuje dokładnie tyle, jak chcecie, tylko może na przykład zaalokować od razu 10 mega. Spowodowane to jest tym, że dla systemu operacyjnego łatwiej i szybciej jest od razu dać wam dużo pamięci. Na tej pamięci macie dużo więcej niż te bloki, które są dodawane. I później funkcje new i malloc z biblioteki C zarządzają tą pamięcią, którą naraz w dużej ilości dostały. Dzięki temu właśnie unika się ciągłych odwołań i wywołań funkcji systemowych, które poszerza ten bloczek pamięci RAM. Coś mi przeszło? Co dalej? Te trzy obszary danych, które macie w swoim programie, są zakończone dla systemu operacyjnego takim znaczykiem PRK. Tego w waszym programie na ogół nie widać, nie wiecie, gdzie to jest. Natomiast dla systemu operacyjnego jest to dość istotna informacja, ponieważ wie, że poniżej tego, na lewo od tego znacznika nie będzie żadnych danych, natomiast na prawo, na lewo będą wszystkie dane spójnie, natomiast na prawo powinno być żadnych danych. Już daję. A teraz.
serwerka wiemy, że dane są i są ciągle dla systemu operacyjnego i niekoniecznie do nas wiadomo, że są ciągle. Natomiast na prawo od niego tych danych nie ma, nie powinien być w pamięci RAM. Dlaczego dla systemu operacyjnego są ciągle? Po prostu łatwiej było zaimplementować, że obszar danych dla aplikacji jest jednolitym blokiem, nie podzielonym przez nic innego. Natomiast tak mówię, właśnie biblioteka Lipce zarządza tymi dziurami, które mogą powstać wewnątrz tego trzeciego bloku podczas zwalniania pamięci operacyjnej. Jeżeli zwolnimy dużo, to wtedy ten znacznik belka jest przesuwany w lewo, no i nasza pamięć się zwalnia. I tak, jeżeli nasz program działa długo i dużo pamięci alokujemy, to właśnie ten znacznik się przesuwa w prawo. Natomiast pod koniec naszej pamięci jest jeszcze taki obszar o nazwie stos. No, to są różne rzeczy odkładane, to na przykład parametry, fragmenty funkcji, no i różne inne informacje potrzebne do działania programu. Ok, czyli mamy mniej więcej wiadomo, co jest w jednym programie. Jeżeli sobie alokujecie zmienne, czy definiujecie je podczas kompilacji, wiadomo, gdzie one wpadły, wiadomo, gdzie jest nasz kod wykonywany, co się z tym dzieje. Natomiast co z innymi programami? Mi się zawsze wydawało, że one gdzieś tutaj, w tym miejscu lądują, w tym obszarze. Natomiast w praktyce wygląda tak, że one są jakby obok całkiem. Mamy przykładowo dwa programy. Każdy z nich ma swój kod, swój segment z danymi, swój segment z dynamicznie alokowanymi danymi i swój stos. I w przypadku zwykłych PC-ów każdy z takich programów dostaje taki obszar pamięci o rozmiarze 3 GB. Trochę dłużej jak na jeden program. No, w przypadku na przykład, który ma 2 GB RAM, to by się raczej żaden problem nie zmieścił. Natomiast po co to jest i dlaczego? Wykorzystano właśnie. To jest powód, dlaczego to ma 3 GB w PC-tach. To jest właśnie zróżnicowanie pamięci. Każdy program dostaje swój obszar pamięci i ten obszar, który on zajmuje, jest podzielony na takie małe 4-kilobajtowe bloczki. Każdy program może mieć inną liczbę tych bloczków w zależności od tego, ile danych sobie zalokował. I te bloczki są tylko wirtualnie dla tego programu. W praktyce wygląda tak, że te bloczki są właśnie zmapowane. Miejsca, gdzie te bloczki są w pamięci, są tłumaczone przez procesor właśnie na fizyczną pamięć RAM, która jest tym paskiem, który widzicie na dole. Że możemy przedstawić jako taki pasek ze stronami pamięci. No i dzięki takiej jednostce procesora o nazwie Memory Management Unit każdy adres, który macie w swoim programie, jest w jakiś sposób podozorowany w fizyczną pamięć RAM. Dzięki temu właśnie każdy program, który macie uruchomiony w waszym komputerze, dostaje na niby te 3 GB RAM-u. Natomiast w praktyce system operacyjny wie, że dane takiego programu są tak naprawdę tylko do tej czerwonej kresy, do tego znacznika BRK, który się przesuwa w lewo lub w prawo. I tylko ten obszar pamięci należy zmapować właśnie na fizyczne strony pamięci RAM. Tak jak widzicie, cały ten wolny obszar, który ma być parę kilobajtów, jest pomijany przez system operacyjny. Tak samo niektóre ze stron mogą też być całkiem pominięte, na przykład wyrzucone na słabe. To najpopularniejsze właśnie, najbardziej znane chyba zastosowanie słabowania. Jest zróżnicowanie pamięci. Ok, co tak naprawdę mamy, co to nam daje? Jeżeli odpalamy nasze aplikacje, to każdy program, który uruchomiony ma swoją pierwszą komórkę pamięci, pierwszą dla niego jako pierwszą, i każdy program ma swoją przestrzeń adresową, w której się porusza. Dzięki temu właśnie, że można masę miejsca zaoszczędzić, nie ma problemu z jakąś fragmentacją
pamięci RAM pomiędzy różne procesy. To daje nam też cały szereg innych funkcjonalności, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Tak, natomiast jeszcze raz zanim z tych funkcji, co nam to daje i po co to, jakie komplikacje z tym się wiążą. Do tej pory co musieliście wiedzieć o wskaźniku, jeżeli wstaliście w C? Tak więc na slajdzie. Na co wskazuje, czyli czy to jest integer, czy to jest ciąg znaków, może jest void na przykład, czyli nie wiadomo co. I gdzie to jest w pamięci, czyli jak się go adres tego wskaźnika. W przypadku, jeżeli patrzycie właśnie na weźmiecie jakikolwiek wskaźnik w waszej aplikacji, to w waszej aplikacji będzie wskazywał na jakiś powiedzmy string, który sobie zalokowaliście. Natomiast ten sam adres w innej aplikacji będzie już wskazywał na zupełnie inne dane. Tak samo, jeżeli weźmiecie adres i weźmiecie fizyczną komórkę pamięci z kości RAM, też może być tam coś bardzo prawdopodobne, że będzie tam coś innego niż to, czego byście się spodziewali w waszym programie. I tak, o ile właśnie musieliście w standardowym waszym programie, pisząc na user space, czyli dla użytkownika, musieliście wiedzieć właśnie te dwie rzeczy, gdzie jest i co tam jest, to o ile piszecie na przykład w kernelu jakieś sterowniki, to kernel musi wiedzieć jeszcze dodatkowe dwie rzeczy o waszym wskaźniku. Po pierwsze, z jakiej przestrzeni adresowej on jest. Czy to jest wskaźnik do danych użytkownika, czy to jest wskaźnik do danych kernela, czy na przykład bezpośrednio na jakąś komórkę fizyczną pamięci. No jeżeli to jest wskaźnik na jakieś dane użytkownika, to o którą aplikację dokładnie chodzi. Tak, bo na poprzedniej slajdzie właśnie, jeżeli weźmiemy dwa wskaźniki różne, w każdej aplikacji mogą być to zupełnie inne dane. Tak, właśnie ten typ wskaźnika, na co on wskazuje, w kartonu są takie cztery podstawowe typy adresów, które można wyróżnić. Adresy wirtualne dla programów użytkowych, czyli user space, to co mówię, czyli to, co na ogół jest waszym wskaźnikiem. Jakieś dane waszej wirtualnej przestrzeni adresowej. Analogiczna przestrzeń adresowa jest dostępna także dla kernela. Gdyby poszło sobie zalokować na przykład jakieś dane. Oraz adresy logiczne i fizyczne. W przypadku PC-ów, o ile dobrze wiem, to jest jedno i to samo, czyli fizyczny adres komórek. Pamięć natomiast na niektórych procesorach już jest, może być na przykład przesunięta jakąś wartość względem siebie. No i tak. Programując coś do kernela, trzeba się mieć też na ważności z używaniem jakichkolwiek adresów, trzeba być pewnym, co się, do czego się odwołuje. I co nam to daje? Pierwszą rzeczą, taką dość jasną wynikającą z tego, to jest bezpieczeństwo. Nie da się w żaden sposób zaadresować danych innego procesu w takiej konfiguracji pamięci, czyli tego, co jest, na przykład, na przykład duża strzałka czerwona. Po prostu jakkolwiek byśmy nie adresowali, zawsze dostaniemy się do swojej wirtualnej przestrzeni. Druga rzecz to jest coś, co może nie jest związane z bezpieczeństwem, natomiast często pojawiają znaki, jeżeli się odwołamy do jakiegoś złego adresu, od razu to wiadomo, że to nie należy do nas i że może program zrobił coś złego, aczkolwiek ten sygnał segmentation fault czasem się przydaje, czasem jest pomocny. Ok, idźmy dalej. Jedną z takich najfajniej, najlepiej wykorzystanych rzeczy właśnie bazującą na zarządzaniu pamięcią w Linuxie, Memory Management Unit, znaczy jest dokładnie część procesora, która to obsługuje, jest pamięć współdzielona. O ile do tej pory wszystkie te strony, które były przydzielone do jakiegoś do naszych danych programu były przydzielone tylko i wyłącznie do jednego procesu, to może się zdarzyć tak, że chcemy jakiś kawałek pamięci operacyjnej naszej aplikacji podzielić z innym programem. Dzięki tym właśnie tym strzałkom, które są wpisy w TLB, czyli tym, co tłumaczy,
nasze wirtualne adresy na fizyczne komórki pamięci. Da się zrobić coś takiego, że program B na przykład powierzy, że kawałek pamięci o tym samym komputerze co program A i dostaje wskaźnik na komórkę w jego pamięci, która wskazuje na tą samą fizyczną stronę pamięci co dla programu A. Dzięki takiemu czemuś pamięć współdzielona w Linuxie jest jedną z najszybszych metod na komunikację między różnymi procesami, ponieważ nie uczestniczy w ogóle system pracy. Jedyne zadanie systemu to jest odpowiednie znakowanie tych komórek pamięci i na tym się jego rola kończy. W przypadku wykorzystania soketów, nazwanych czegokolwiek, zawsze odwołujemy się do systemu operacyjnego, żeby jakoś pośredniczyć właśnie w tej komunikacji. Natomiast w pamięci współdzielonej w takim wydaniu to się dzieje z udziałem tylko i wyłącznie sprzętu. Oczywiście, że potrzebujemy więcej tej pamięci, nie może żeby nawet cały gigabajt adresować. Właśnie w przypadku architektur 32-bitowych ten pasek to jest, czy to są dla programu, to jest 3 GB waszej pamięci plus gigabajt kernela. Natomiast w przypadku 64-bitowych architektur to jest bodajże 16 TB. Także można tam już bukać całkiem dużo. Ok, idźmy dalej. Standardowo jak się dostawało do urządzeń w Linuxie, otwierało się plik z katalogu dev, ten, który nas interesował. Za pomocą funkcji read, write, ewentualnie read, write, v. Trzeba było wywołać jakiś szereg wywołań systemowych, które w jakiś sposób właśnie całym tym ciągiem operacji z prawej strony obsługiwały nasze żądanie zapisu. Jeżeli potrzebowaliśmy na przykład zapisać na dysku o 1 kilobajcie danych, czy na przykład przesłać do jakiegoś urządzenia gigabajt danych po 1 kilobajcie, a z tych operacji jest całkiem dużo i narzut, który daje system na taki dostęp do tego urządzenia jest dość znaczny. Zobaczmy sobie, że modulujemy WMA software'owo i chcemy zmieniać szerokość impulsu właśnie za pomocą jakiegoś urządzenia dev. Teraz na sekundę może to dość dużo właśnie czasu zjeść. Natomiast dzięki memory map, dzięki mapowaniu pamięci da się zrobić coś takiego, że otwieramy oczywiście to urządzenie nasze, które nas interesuje i prosimy system, żeby zmapował pamięć na przykład odpowiedzialną za sterowanie tych jakimś urządzeniem na pamięć naszą wirtualną pamięć w procesie. Te operacje są dwie operacje tylko. Później cała interakcja z jakimś urządzeniem, na przykład chyba tak jak to wygląda w przypadku X-ów ze sterownikiem grafiki, może się odbywać za pomocą naszej aplikacji, która już jest poza jądrem systemu. W praktyce tak na obrazku wygląda w ten sposób, że załóżmy, że tu mamy jakiś obszar pamięci, czy jakiś rejestr, którym chcemy sterować. Po prostu prosimy system, żeby nas mapował odpowiedni fizyczny adres, odpowiednią fizyczną stronę pamięci RAM na naszą pamięć wirtualną. To akurat ten adres, jaki dostajemy zwrotny w naszej wirtualnej przestrzeni jest już, to już zależy od tego, co system nam zwróci. I tak jak mówię, znacznie to może przyspieszyć właśnie dostęp do urządzeń. Przede wszystkim odpada nam komunikacja za pośrednictwem kernela, za pośrednictwem przerwań i odpada nam pisanie kodu do kernela. Nie musimy w takim wypadku pisać całego na przykład, całej koduły, która będzie w jakiś sposób obsługiwała urządzenie. Możemy to wszystko przerzucić do programu użytkownika, co też jeszcze zwiększa bezpieczeństwo i stabilność system. Dobra, idźmy dalej. Kolejna rzecz właśnie związana z samą tą
maszynerią, która się kryje pod CRDI, Memory Management Unit, którą daje, dają nowe procesory. Jest, daje to też właśnie możliwość zmapowania jakichś plików systemu plików, czyli przykładu ATC pozwyczajowo jakichś dużych zbiorów, które macie na dysku, na pamięć waszego procesu. Po co takie coś robić? Na przykład jeżeli wasz program może robić taki C, stąd wybit C, no to każdy raz, jeżeli go włączacie, musicie sobie wczytać ten plik. Musicie wczytać taki plik do pamięci, no, żeby mieć te funkcje dostępne w jakiś sposób was w pamięci. Gdybyście chcieli każdy raz wykonywać open, read, dopóki ten plik się nie skończy, wkładać go gdzieś w pamięć i później wykorzystywać to, no to by mogło dość długo trwać. Natomiast jeżeli chcemy otworzyć plik, czy dostać do danych w pliku za pomocą mapowania pamięci, to oczywiście musimy go otworzyć, żeby mieć jakiś deskryp do pliku. No musimy powiedzieć systemu, że chcemy zmapować na przykład, no to nie będzie tak jak w tym przykładzie, ETC PASWD na naszą pamięć RAM. Co się dzieje? Funkcja mmap, z której korzystamy, zwróci nam jakiś adres właśnie, który wskazuje na tą pierwszą stronę naszej pamięci, na ten pierwszy kroczek z lewej. I tyle. Żadnej strony do tego nie podebnia. Po prostu zwróci nam jakiś adres. Tak jak wcześniej wam pokazywałem na tej ochronie danych, jeżeli się odwołujemy do danych z pliku ATC PASWD, z tego pliku, który sobie zmapowaliśmy na pamięć RAM, dostaniemy sygnał segmentation fault. Natomiast ten sygnał do nas nie dociera wtedy. Jest cały diagram, żebyście byli zainteresowani, który pokazuje, w jaki sposób kanał powinien to obsłużyć. Jedną z tych dróg, w jaki obsługuje się segmentation fault, jest właśnie obsługa takich plików, które zostały zmapowane systemem plików na pamięć RAM. W przypadku wykrycia czegoś takiego, czy dostępu do obszaru pamięci, który jest w jakiś sposób zmapowany przez memory map, system zamiast wysyłać na ten brzydki błąd, powinien wtedy na szybko, zanim się zorientujemy, wrzucić kilka stron do pamięci zawierających jakieś dane z tego pliku, który nam chodzi, i szybko zmapować właśnie w TLB te strony nasze, do których się odwołujemy, na stronę fizycznego RAM-u, w którym jest już ten plik. Od strony kernela wygląda właśnie dość skomplikowanie, natomiast w praktyce programista widzi coś takiego, otwiera plik, mapuje, już jest. To, że to wszystko się dzieje po drodze, troszkę może przy pierwszym otwarciu pliku spowolnić nasz program, natomiast później gdzieś to transparentnie. I druga rzecz, no oczywiście to nie musi być w żaden sposób układane, bo faktycznie uważam, żeby u nas było dobrze smakowane. I druga rzecz, jeżeli ktoś już wcześniej na przykład otwierał jakiś inny plik, lipca niech będzie, bardzo popularny, to prawdopodobnie my już mamy w naszej pamięci RAM. Wtedy przy wywołaniu takiej funkcji mmap, że mapujemy otwarty plik lipca na tarek naszego RAM, wystarczy dopisać do tarka już istniejące, zawierające ten pliczek strony do naszej wirtualnej pamięci. I tak, co oprócz tego nam jeszcze dodaje? Coś takiego jak copy on write. Jeżeli odpalamy po raz piąty program LS, to oczywiście nie musimy za każdym razem po raz piąty ładować binarki z dysku do pamięci RAM, tylko możemy zrobić coś na zasadzie pamięci współdzielonej, tylko read-only. W przypadku, jeżeli program sobie zaroczy na przykład zapisu, bo jakiś program będzie chciał zapisać coś na pamięci tej binarki, wtedy system na szybko może skopiować taką stronę pamięci w inne miejsca i odhaczyć tą uwagę właśnie, że jest także do zapisu. Oprócz tego swapping, czyli wyrzucanie nieużywanych stron pamięci na dysk. No i informacja o dostępie do pamięci, czyli coś mniej więcej jak w Copy and Write.
W jaki sposób można sobie triggerować właśnie to, że jakiś proces dostaje się do jakiegoś potrzebu pamięci? Jak to wygląda na stronie kernela? Jeżeli weźmiemy taki jeden program, który mamy odpowiadał się gdzieś w komputerze, każdy z tych bloków pamięci jest reprezentowany przez VM Area Struct. Tak. Jest to dość dużo informacji, z których można wyciągnąć właśnie uprawnienia do pamięci. Czy można wykonywać ten kod, czy można go czytać, pisać po nim, czy jest w jakiś sposób współdzielony, całą masę innych rzeczy. Wszystkie te bloczki, które są, wchodzą w skład pamięci pojedynczego procesu, zawierają się w takiej jednej strukturze MM struct, która jest przypisana do każdego procesu. Po co to? Ta struktura już opisuje dokładnie już połączenie z bitem, z wszystkimi informacjami procesu. Co się z tym jeszcze wiąże? Często się mówi właśnie, że wątki są szybsze od procesu. Od na przykład wykorzystania forka jest zrobić coś na wątkach. Jeżeli weźmiemy jakiś proces w program, znaczy program, który odpaliliśmy, który działa wielowątkowo, to korzystając z niego, jeżeli ma on wiele wątków, czyli tych kwadracików na dole, procesor przełączając się między innymi, czy korzystając z różnych wątków, nie zmienia, nie przekłada od tego.